Ach, znowu zwykły dzień, nie ma nic do roboty, tylko siedzieć i nic nie robić. Zawsze gdy przychodzę do domu, sprawdzam, czy ktoś mnie nie napisał miłego komenta lub czy wszedł fajny film. Bardzo bym chciał zgrywać VHS, ale nie mam grabbera, nawet tego najtanieszego. Na razie mogę jedynie zgrywać kasety magnetofonowe, ale też nie do końca. Trochę nudno się zrobiło od tego kurwa wirusa i nie mogę do siebie dojść, bo to było przecież niecałe 5 miesięcy. Ciekawe co by było, gdyby ktoś przyszedł pod dom, ale czemu ja rozmyślam o takich głupotach? Mam przecież jeszcze kilka pysznych soczków, tylko się zastanawiam, dlaczego mają korki zamiast zakrętek. Kurde, naprawdę pyszne, polecam tym barka, a szczególnie jabłko arbuz. Przydałby mi się komp, żeby ten film był trochę lepszej jakości. Ktoś przyszedł, ale na wszelki wypadek wezmę i tylko będę go trzymał z tyłu pleców, żeby przypadkowo kogoś nie walnąć. Serio, kurwa, to znowu ty, przecież się utopiłeś, czego ode mnie chcesz? No pytam się. Przykro mi, ale nie znam migowego. Hej, gdzie ty leziesz? On kurwa włączył moją syrenę, a ja kurwa nie chcę płacić grzywny za fałszywy alarm. Spierdalam do mojej drugiej kryjówki, czyli do niedokończonego baru. Ach, pamiętam, że miał tu powstać bar, ale zabrakło nam forsy na pozostałe materiały, bo kilka razy nam nie wychodziło i wszyscy się rozeszliśmy i został tylko niedokończony budynek, ale ja go używam go jako kryjówki na niektóre rzeczy, ale bardzo rzadko. W tej szafie grającej pewnie by leciał jakiś fajny jazz, ale na razie tylko stoi. Ale jeszcze dużo napojów zostało, przynajmniej nie są przeterminowane, bo często przychodzę tutaj, żeby sobie posiedzieć. Ojojoj, tylko żebym nie przesadził, bo będzie mnie brzuch boleć. Co mi się kurwa stało? Dlaczego mam skrzydła? Wydaje mi się, że latam jak jakiś porypany. Dobra, jakoś udało mi się zejść na ziemię. No czego ty ode mnie chcesz? Ja już ci mówiłem, że nie znam migowego, odwal się. Został jeszcze mój stary blok, również niedokończony, ale można przynajmniej jakoś żyć. Jak on mnie tu znajdzie, to chyba się z nim ostatecznie policzę. Nie zdążyliśmy nawet zrobić schodów, zostało tylko klika, skrzyni i deska. Kurde, pamiętam jak jacyś goście przyszli tu do mnie o 10 w nocy, bo chcieli przyjść na balang. I to był błąd, ale udało mi się ich wywalić za okno, hehe. O mój stary telewizorek, ciekawe czy jeszcze działa. Raz to się wkurzyłem i rozstrzeliłem kineskop, ale o dziwo mi naprawili na gwarancji. Co jest kuźwa? Ja pierdolę, dobrze, że to nie była pieprzona atomówka. Może za oknem kogoś zobaczę. Kurde, tam komuś wystaje ogon. To na 100% ten chuj. Nawet nie mogłem normalnie zejść, bo rozjebał mi drogę na dół. No a jak jasne, że ty. Gini kurwa. I tak się to robi.
Chyba pójdę znowu po soczek, no chyba, że wypił cały mój zapas. Tylko się jeszcze zastanawiam, jak ja naprawię wszystkie szkody, które wyrządził. Chyba mam jeszcze kontakty do kolegów. A może nie.